Plus. Plus. Zabieram Państwa teraz w miejsce, gdzie zima może trwać przez cały rok. Wybieramy się w góry, na śnieżną grań, to stok narciarski i do cudownego pensjonatu. Tam toczy się akcja nowej powieści Izabeli Frączyk, Śnieżna grań, za stare grzechy. Ja trzymam pierwszy tom tej dylogii. Izabela Frączyk jest z nami. Witam serdecznie. Witam, pozdrawiam Państwa. Dylogia, uczymy się nowych słów. Okropne, prawda? A ja już się przyzwyczaiłam. Dwa tomy trzymam w ręku, pierwszy, premiera. Miała miejsce pod koniec lutego. No bardzo nietypowe miejscu, zazwyczaj to jest księgarnia, to jest jakieś takie eleganckie miejsce w mieście. Tymczasem tutaj zrobiliśmy z moim wydawcą taki eksperyment. Otóż, ponieważ no, akcja się toczy na stacji narciarskiej no, w dużej części, postanowiliśmy zrobić premierę książki właśnie w takim miejscu. No pierwszy raz w życiu byłam w takim miejscu w normalnych butach, no czułam się strasznie głupio. Ale stacja narciarska to miejsce nie jest ci obce, bo ty przecież pół życia spędziłaś na nartach, na desce, tak. Ucząc innych. Takie naturalne środowisko dla ciebie, więc nie mogło być inaczej. Książka twoja musiała powstać w takim środowisku. Kiedyś to musiało się zdarzyć, szczególnie, że tak jak wspomniałaś, ja mnóstwo czasu, mnóstwo życia spędziłam w takich miejscach, ale jako użytkownik, a nie jako osoba, która tym interesem zarządza, która to wszystko obsługuje, która o to wszystko dba. A tutaj mamy ogromne przedsięwzięcie, bo to jest wielka karczma, mamy wielką, ogromną stację kolej krzesełkową, mamy pensjonat, mamy całą rodzinę zaangażowaną w ten biznes. No i w końcu kiedyś właśnie oczywiście parę anegdot musiało mu się przytrafić na stoku i stąd powstał pomysł, żeby właśnie na takim tle ulokować bohaterów. Bo ja wiesz, ja po stajni w Pieńkach, gdzie dziewczyny były biedne i miały bez przerwy problem finansowy, już chciałam, żeby moi bohaterowie byli bogaci. I są. Rodzina Stachowiaków bogata, ale to bogactwo tak do końca szczęście nie przynosi, bo oni zmagają się z różnymi problemami, ale zanim porozmawiamy o tej rodzinie i o ich problemach, to jeszcze chciałam zapytać, kiedy zobaczyłaś, jak ten interes, jak prowadzenie stoku narciarskiego wygląda od tej drugiej strony. Jak to się stało? To stało się tak, jeszcze tutaj nawiążę na chwilę do tych pieniędzy, bo chciałam, żeby oni byli bogaci, ale nie w taki sposób jakby taki realny, taki bliższy ludziom. Że na przykład nie jest to, nie wiem, dyrektor czy właściciel banku na przykład, który buduje właśnie 15 willę na Lazurowym Wybrzeżu, tylko że są to ludzie tacy bardziej jakby dla nas prawdziwi. I długo nie mogłam tego tła znaleźć. Już wiedziałam, że coś takiego bym chciała, tylko no nie miałam pomysłu. No i będąc na nartach, na feriach, no parę takich śmiesznych rzeczy mnie spotkało właśnie na stoku podczas jednego z pobytów. Ja się śmieję, że strój na snowboard to jest świetny kamuflaż dla kobiety w moim wieku. Bo nie wiadomo, czy zawartość ma 15 lat, czy 50. Także kamuflaż jest świetny, bo oczywiście kask, kominiarka, gogle, no nic nie widać. Jakieś tam, jeszcze takiej postury dosyć mikrej. No i dosłownie w ciągu pół godziny kilka sytuacji mi się przytrafiło, takich dosyć zabawnych. Otóż raz wsiadłam na krzesełko z takim snowboardzistą, ale to był taki pryszczaty wyrostek, taki młodzieniec i on zaczął się tak do mnie trochę dostawiać. Zaczął gadać i mówi, no tam waruny, spoko tego, coś tam o ujeżdżaniu parapetu i pyta się mnie, jak długo ja już jeżdżę na snowboardzie. Ja mówię, wiesz co, no na snowboardzie to tak od niedawna, bo dopiero tam, nie wiem, 8 sezon, ale na nartach to już tak będzie z 40 parę sezonów. I w tym momencie ten biedak, jakby mógł, to by wysiadł. Ale ponieważ nie mógł wysiąść z tego krzesełka, więc całą drogę udawał później, że przez telefon z kimś rozmawia. Ja myślałam, że ja się uduszę ze śmiechu. Po czym następny wyjazd, właśnie zjeżdżam do wyciągu w kolejce. No wiadomo, na desce człowiek jest taki trochę mniej stabilny. No i gdzieś tam lekko potrąciłam kogoś, no i słyszałam pod moim adresem komentarz, że gówniara ze snowboardem się wtarabania i pcha się bez kolejki, czy coś w tym stylu. Jaki komplement. Tak, i to jeszcze tak od takiej dziewczyny, tej kobiety może, nie wiem, takiej dwudziestoparo-trzydziestoletniej z jakimś takim małym dzieckiem właśnie tak tłumaczyła temu dziecku, że tak nie wolno, jak ta gówniara ze snowboardem robi. To była druga sytuacja. A trzecia, to właśnie załapałam się na krzesełko z dwoma instruktorami i z kursantką. I siedziałam obok jednego z tych instruktorów, po czym wysiadamy na górze i on mnie w odruchu instruktora wziął po prostu pod pachy za bety i mnie wysadził z tej kanapy. Później dopiero się zorientował, co zrobił. No i wtedy już popłakaliśmy się wszyscy z tego wszystkiego. No i wracam, spotkałam się z mężem, mówię, wiesz co mi się przytrafiło? On mówi, no nie masz wyjścia, ty musisz to opisać. No i wtedy mnie olśniło, że mam znajomego kierownika stacji narciarskiej w Małym Cichym. No i telefon, Rafał, ratuj, pomożesz? No pomogę.
No i tak się zaczęło. No to ile trwało to zgłębianie tych wszystkich technicznych informacji? 2 bite sezony, powiem szczerze. Bo ty dzielisz się w książce konkretną wiedzą i zauważają to twoje czytelniczki. Ja przyglądałam różnego rodzaju blogi i one wszystkie zwracają na to uwagę, że z tej książki można się naprawdę bardzo dużo nauczyć. A z tajni w pieńkach nie? Oczywiście, oczywiście też. Zawsze się staram fajne rzeczy ciekawe dla czytelnika w książce przemycić. I chcę, żeby to tło było ciekawe. Nie w każdej książce dziewczyna musi być nauczycielką, albo nie wiem, księgową, czy kwiaciarką, czy nie wiem, księgarzem. No w końcu to są takie zawody, które my możemy sobie bez robienia żadnego researchu wyobrazić. Jak to jest, jak się to odbywa. Tymczasem, no tak już z tym prowadzeniem tej stacji narciarskiej, czy tam stadniny, czy na przykład, nie wiem, hotelu, no to już się trzeba naprawdę porządnie przygotować, zwłaszcza, żeby to było fajne i ciekawe. No to jak ten twój research wyglądał? Oj, matko, latałam po różnych maszynowniach, w miejscach, gdzie się ludzi nie wpuszcza normalnie. Ja nie wiedziałam, że to jest takie ogromne, to takie wszystkie, to takie coś, co powoduje, że wyciąg się kręci, jak wygląda silnik, jakie to są w ogóle kwoty, jakie są liczby, ile megawatów, żeby w ogóle to ruszyć z miejsca, jak się robi próby hamulcowe, jak to wygląda konstrukcyjnie. Spędziłam całe godziny na oglądaniu filmów z budowy kolei linowych, jak to wygląda, jak się ze śmigłowca wszystko stawia. Coś niesamowitego. Na przykład kwestia systemów naśnieżania. To były nieprawdopodobne rzeczy, te rodzaje tych armatek, jak to działa, że tu dysze jakieś, tu w prawo, tu w lewo, jeszcze wszystko przez internet się w tej chwili robi. I tylko bez obawy, no to nie jest książka o lancach i armatkach śnieżnych, tylko o ludziach, którzy się tym zawodowo zajmują. Także to jest wszystko w tle gdzieś tam podane, ale bynajmniej to nie jest instrukcja obsługi ratraka. Ale czy chodziłaś z notatnikiem i wszystko skrzętnie sobie notowałaś, żeby żaden szczegół nie umknął? Nie, ja pamiętam. Ja pamiętam, byliśmy jeszcze w zeszłym roku we Włoszech. Ja do mojego męża mówię, patrz, to jest jejku, to jest ten ratrak taki, ta 900 z tym, z wyciągarką, on jest taki na te czarne trasy, tu nachylenie, tyle procent stoku. On mówi, kobieto, ty jesteś na feriach. Co ty? Ja mówię, no ale to ja mam jedyną okazję, żeby to tutaj pooglądać i zobaczyć, jak to wygląda też z bliska. Czytając Śnieżną Grań możemy się dowiedzieć, jak funkcjonuje stok, jak organizuje się pracę, na przykład w karczmie. To już te 2 tony pod udzi są słynne. I to jest raptem w jednej z takich restauracji przy stoku, w sytuacji jak tych restauracji jest 3-4, to jedna w 2 miesiące sprzedaje rzeczywiście 2 tony tych podłudzi. Cysterny kolejowe, grzańca, cysterny kolejowe, 20 parę tysięcy litrów piwa. To idzie, to jest nieprawdopodobny przerób, tam paczka herbaty idzie w minutę. Czytelniczki zwróciły mi też uwagę, że czytając Śnieżną Grań, marzenia pryskają, bo wiele osób marzyło, żeby skończyć z pracą w korporacji, wyjechać, założyć pensjonat, a tutaj pisze, że to wcale nie jest takie łatwe i takie proste. No nie jest takie proste, ale wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak, tak. No się wydaje, że taka sielanka, rzucamy ten biznes w mieście, mamy na wsi jakieś spokojne życie, agroturystykę i tak dalej. To wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. I trzeba mieć do tego dużo serca. To jest praca na 24 godziny, a wiele serca do tego biznesu ma Aniela, czyli matka rodu. Matka rodu, tak. Mhm. Kobieta bardzo ciepła. Ona jest taką rzeczywiście opoką, chociaż sama też, no w tej opoce też się pojawiają rysy, no bo ona po śmierci męża została, no właściwie sama z tym wszystkim, z całym tym biznesem i z dziećmi i z wnukami i ona jako mózg i musiała powstrzymywać zapędy swoich dzieci, które owszem radziły sobie świetnie, ale też no czasem ponosiło jedno czy drugie. Dzieci dorosłe, ale też zatracone w tej pracy, nie myślące też o swoim życiu. No tak, no taka to jest praca bardzo wymagająca i to się tak wydaje, że topnieje śnieg i już jest po pracy. No nieprawda, tu wchodzi w grę konserwacja tego wszystkiego. W lecie też takie stacje funkcjonują, więc to wszystko musi działać, to wszystko ma być sprawne, to wszystko ma być bezpieczne. To nie jest takie proste. Czy proste jest pisanie książek? Bo tak się zastanawiam, w twoim procesie twórczym najpierw jest miejsce, czy najpierw są bohaterowie? A to bardzo różnie. Na początku zawsze był to bohater. Ja tego bohatera tak jakbym spotkała na ulicy. Albo w różnych innych okolicznościach, ale jakby można by to przyrównać do tego, że tak jakby nowa osoba nagle przede mną stanęła. No i w tym momencie miałam tego bohatera, ten punkt start i przyklejam się do niego i jedziemy z akcją. I tak było przez pierwsze moje książki. Później pojawiła się stadnina i rzeczywiście ta stadnina, no już jakby była pierwsza. Wiedziałam, że mam kolejnie tło i
do niej stworzę bohaterów. Teraz podobnie było ze Śnieżną Granią, z tą serią dwutomową. Pamiętam też, że przy książce Koniec Świata, gdzie akcja dzieje się w czasie, w grudniu, w listopadzie w 2012, kiedy to Majowie zwiastowali Koniec Świata, tutaj akurat przez czysty przypadek wpadłam na ten pomysł, ponieważ stałam w kolejce do kasy i za mną kobiety rozmawiały, że trzeba dużo wódki kupić, makaronu, ryżu i tak dalej, że idzie koniec świata, bo właściwie wszyscy nas straszyli, tylko nie wiadomo było, co to będzie. Gdyby wiadomo było, że będzie, nie wiem, powódź, no to trzeba by było sobie obsalować jakiś ponton. A tak właściwie to nie wiadomo było co i właściwie no tak, no to ten takie te produkty sypkie, nie psujące się, no i alkohol oczywiście zawsze jako najlepszy zamiennik do handlu wymiennego. No to był obowiązkowy, więc nie ukrywam, też coś tam kupiłam. Jeszcze wysłałam męża po lampę naftową do Castoramy. Patrzył się na mnie jak na wariatkę, ale wrócił i mówi, wiesz co, kupiłem ostatnią. To zabawiliście się w takich prepersów gotowych na wszystko. Tak, tak, więc lampa naftowa jest do dzisiaj i no i mój mąż popatrzył na mnie strasznie dziwnie, ale potem wrócił naprawdę wystraszony z tej Castoramy, że ostatnią lampę kupił. A przy okazji Śnieżnej Grani najpierw. Właśnie najpierw, bo i później ci bohaterowie zaczęli mi się jakoś tak rysować. No już też nie chciałam, żeby to znowu były dwie koleżanki, albo trzy koleżanki, żeby to nie była jakaś taka samotna kobieta, bo właściwie no nie było jak, no mogła być na przykład, nie wiem, instruktorką, ale miałam tyle tego fajnego do opisania, więc to musiała obrobić jakaś większa grupa ludzi i właściwie wymyśliłam rodzinę, że będzie to rodzina. Siła w rodzinie, jest tutaj Aniela, matka rodu, Edek, taka podpora też, on zna się na tych wszystkich technicznych fachowiec sprawach, fachowiec. Jest Lola, pogubiona trochę w życiu, samotna matka. Która z tych postaci jest dla ciebie najbliższa? No jest jeszcze najmłodsza córka. No najmłodsza to była tak na dokładkę, żeby nie było tak ewidentnie, że to tylko o dorosłych. Czy ja wiem właściwie, co tą rodzinę lubię? W zależności od tego, czyje losy opisywałam w danym momencie, to ta postać stawała się bliższa. Oczywiście myślę, że jednak Lola, bo ona jest taka fajna, solidna dziewczyna, no pogubiona troszeczkę, no ale no nie można mieć w życiu wszystkiego. Ta książka to też tajemnica związana z Lolą, związana z jej dzieckiem. Zdradzać może nie będziemy, ale czy jej życie się troszeczkę poukłada? No w pierwszym tomie na pewno tak nie za bardzo. Ale czy jest szansa, że w drugiej części, która wychodzi w czerwcu, Lola zacznie być w końcu szczęśliwa? Zacznie, ale dopiero pod koniec. Nie możesz zdradzić nic. Nie mogę nic zdradzić, bo tam się tyle podzieje, że tu właściwie jedna z blogerek ostatnio napisała, że po prostu ten główny wątek jest taki, że nic o nim nie można powiedzieć, bo jakby o nim nie mówić, to się go zawsze zdradza. Zdradza się nie to, co się powinno innym czytelnikom. Nie da się ukryć, że czytelnicy też kupują książki po okładce. Taka jest prawda, że czasem te okładki przyciągają nas na tyle, że kupujemy dany tytuł, a tutaj okładka naprawdę kusząca. Przepiękna dziewczyna na okładce, Lola. Tak, zdecydowanie Lola. Ja troszeczkę byłam tak przeciwna, żeby to było aż taka śnieżna ta okładka, ponieważ mówię, no mamy końcówkę zimy i potem mamy środek lata. No ale się uparli, mówią, no nie, no Śnieżna Grań, przecież nie tamy tutaj palmy, tylko musi być śnieg i że tak powiem podhalańska tutaj chałupa, taki typowy widok. Notabene mieliśmy, z tą okładką są związane dwie anegdoty, dwa zdarzenia, ponieważ na dole pierwszego i drugiego tomu jest taka typowa zakopiańska posiadłość, taka nowa podhalańska. Pensjonat jakaś tutaj, jakaś, nie wiem, obora chyba jest czy coś, ale jest to piękny widok. I to spotkanie autorskie premierowe, które miało miejsce na stacji narciarskiej Małe Ciche. Otóż przyjeżdżam tam, książki dokładnie w tym dniu, dzień wcześniej wyjechały z drukarni i ja dopiero tam mogłam tą książkę po raz pierwszy wziąć do ręki. I prezes stacji narciarskiej, pan Andrzej, mówi, a wie pani, że ta chałupa, która tutaj jest, to jest przy górnej stacji naszego wyciągu. Ale zbieg okoliczności. Na Polanie Zgorzelisko. Powiedział nazwisko tu właścicieli tych budynków tutaj. Ja mówię, na rany bombę, no niesamowite. I to jest jedna taka sytuacja. A druga, to poczułam się, szczerze mówiąc, trochę jakbym spotkała ducha. Ponieważ na Instagramie pewnego dnia napisała do mnie dziewczyna, Lilia Walko ze Lwowa, i mówi, cześć, jestem twarzą na twojej okładce. Naprawdę aż ciarki mi przeleciały po plecach. Ta dziewczyna jest fotomodelką i jej zdjęcie było w bazie fotografa. Ona nie wie, tak naprawdę nie wie, na co te zdjęcia, które jakby sprzedała fotografowi, będące wynikiem sesji zdjęciowej, ona nie wie, gdzie te zdjęcia są dalej używane. I teraz zbieg okoliczności taki, że jej koleżanka, Ukrainka, która pracuje w Polsce w księgarni, poznała ją na tej okładce.
zrobiła jej zdjęcia, no i okazało się, że to jest ona. Co za historia. Ja na Instagramie rzeczywiście przejrzałam zdjęcia tej dziewczyny, no i są zdjęcia z tej sesji, niektóre bardzo podobne właśnie albo podobne ujęcia, to jest ona rzeczywiście. No i teraz wysłaliśmy właśnie do Lwowa książkę. Miałam o to pytać. Ilia sobie właśnie chciała bardzo zrobić z tym zdjęcie, właśnie stwierdziła, że ma taką podobną białą czapkę i rękawiczki, że zrobi i zamieści na Instagramie właśnie to zdjęcie. Także jedna okładka i dwa przeciekawe zbiegi okoliczności. Druga część Śnieżnej Grani w czerwcu. Czym nas zaskoczy? Że znowu nie będzie zimy, bo jedna z moich czytelniczek stwierdziła, że tak strasznie nie lubi zimna, śniegu i ona jest przerażona tym, że ja piszę taką książkę, bo ona na pewno nie będzie zadowolona z tego powodu. Ale teraz napisała, że jest tak ciepła i że jej zimy jest tak mało, że jest okej. Okay. No w drugiej właśnie też nie będzie zimy, ale taka dokładnie zimowa, piękna okładka, tutaj mamy ją z tyłu, pół na pół, no pojawi się w czerwcu na półkach w księgarniach. Więc liczę na to, że dla ochłody jednak czytelnicy sięgną po taką ładną okładkę. U każdego bohatera coś się będzie działo. U każdego się wywróci wszystko do góry nogami. Jak to u ciebie? Nawet u Anieli, która jest taka spokojna, porządna, zrównoważona, u niej też się w życiu pomiesza trochę. No i parę mądrości życiowych, parę takich sensacyjnych troszeczkę smaczków. Czytając książki Izabeli Frączyk, naprawdę państwo nie będą się nudzić. To nie są takie zwykłe powieści obyczajowe, och, achy, wzniesienia miłosne. Nie, to nie romanse. Tu jest potężna dawka konkretnej wiedzy, wspaniali bohaterowie, wartka akcja. Dużo się zawsze dzieje u ciebie. No dużo się dzieje. Moja mama czasem mówi, wiesz, jak ja bym tutaj 3 książki z tego zrobiła. Ale ja nie mogę takiej pustej książki napisać, bo ta akcja cały czas leci. Mnie się na przykład wydaje, że nic się nie dzieje, bo właściwie bohaterowie na przykład siedzą na grillu. Ale na tym grillu siedzi 7 osób i u każdego coś się w trakcie tego grilla dzieje. Więc tam jest po prostu jeden wielki kocioł. A tak, siedzą na grillu, piją piwo, jedzą kiełbasę i co? I właściwie tyle powinno być. A tak są całe rozdziały po prostu, co tam się dzieje. Dzieje się rzeczywiście dużo. W twoim życiu też się dużo dzieje. To będzie bardzo pracowity rok. Przede wszystkim Śnieżna Grań, 2 części. Później Niespodzianka dla czytelników. No nawet nie niespodzianka, będzie dopiero zimą. We wrześniu to już mogę się pochwalić, bo już podpisałam umowę. Także będzie taki lżejszy kaliber. Będzie taka typowa komedia. Taka naprawdę. Jeżeli ktoś mi powie, że spodziewał się ambitnej literatury, to się zezłoszczę. Bo ja już teraz uprzedzam, że to nie będzie ambitna literatura. To będzie po prostu zwariowana komedia. Syndrom sztokholmski na wesoło. Z przeróżnymi przygodami, z przeróżnymi gagami, zabawnymi sytuacjami. I taka będzie dokładnie. To będzie taka lekka książka, która nie wymaga już ode mnie researchu i biegania po stacjach narciarskich, po wyciągach i studiowania zagadnień związanych, nie wiem, tam z ilością sprzedawanej kiełbasy i armatek śnieżnych, ile tam śniegu przerabia armatka śnieżna w ciągu jednej nocy. Więc będzie to książka, jeszcze tytułu nie mam, roboczy tytuł, jest wszystko nie tak. Generalnie komedia pomyłek. A ja zachęcam państwa do poznania rodziny Stachowiaków i do tego, żeby wybrać się na wycieczkę w góry. Śnieżna Grań za stare grzechy Izabeli Frączyk do wygrania dziś 12 200 6200. Książki oczywiście z podpisem autorki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Widzimy się w czerwcu. Ja również bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.